Szanowni, dzień dobry. W tym filmie chciałem zająć się rozpatrzeniem energii sprężyny, układu sprężyna i masa, bo to jest jeden układ, sprężyna i masa, masy wiszącej na sprężynie w polu grawitacyjnym. Tam będzie coś, przepraszam, interesującego do zaobserwowania. Na czym polega problem? No, problem polega na tym, że jak sprężyna sobie, jak masa sobie leży na płaskiej powierzchni bez starcia, przymocowana do sprężyny, która ma jakąś stałą sprężystość K i jakąś swoją długość spoczynkową. Pamiętacie, że ta sprężyna, którą żeśmy się bawili, ona miała jakąś pewną swoją długość w takim stanie po prostu nierozciągniętym. Tak? No więc jeżeli to wygląda w ten sposób, jeżeli teraz rozciągniemy trochę tą sprężynę, przesuwając tę masę o jakąś długość i puścimy, no to ta masa na sprężynie zacznie oscylować. Zacznie oscylować i w każdej chwili energia całkowita, bezmechaniczna, bez żadnych wątpliwości, to będzie suma energii kinetycznej tej masy. Zakładamy, że masa sprężyny jest do zaniedbania i energii potencjalnej sprężystości, tak? Jedna druga mv kwadrat, ta energia potencjalna sprężyny to jest jedna druga k razy to rozciągnięcie, deformacja sprężyny x do kwadratu. No, sytuacja się trochę zmienia w polu grawitacyjnym, to znaczy zmienia się, jeżeli wieszamy tą masę na poziomo wiszącej sprężynie w polu grawitacyjnym. No, znowu, jeśli masy nie ma, to sprężyna sobie wisi. Jeżeli jej masą można zaniedbać, to ma tę samą długość początkową L0, którą miała leżąc na stole. A jeżeli sprężyna musi utrzymać także swój ciężar, no to troszeczkę się wydłuży, będzie inna długość początkowa L0, no ale ta długość będzie odpowiadała tak czy inaczej sprężynie, no w takim stanie, w którym ona po prostu raz umieszczona pozostaje, tak, jeżeli nie będziemy jej szarpać. No i teraz wieszamy na niej masę M, no i sprężyna się rozciąga. Tak, ten stan równowagi, położenie równowagi się zmienia, dlatego że sprężyna musi w tym położeniu równowagi przeciwdziałać sile, zrównoważyć siłę grawitacji. No, w nowym położeniu równowagi, znowu masa jest bez ruchu, na masę działa w dół siła grawitacji mg, a do góry siła rozciągniętej trochę w porównaniu z tym swoim stanem spoczynkowym sprężyny, k razy a, no stąd można wyznaczyć to równowagowe, nowe położenie nowego stanu równowagi i to będzie mg przez k, no bo tutaj, żeby wyznaczyć a, trzeba obie strony podzielić przez k. Żeby wyznaczyć a, trzeba obie strony podzielić przez k. I teraz jak mamy to, no to policzmy energię całkowitą w sytuacji, w której sprężyna drga, tak? To znaczy wytrąciliśmy ją z tego nowego położenia równowagi, pociągnęliśmy za masę, wprowadziliśmy sprężynę w drgania, no i powiedzmy, że masa przesunęła się o B od nowego położenia równowagi. No, niewątpliwie musimy uwzględnić także energię pola grawitacyjnego w energii całkowitej. No, przyjmiemy, że tu na samym początku, w chwili, gdy wieszamy dopiero masę na sprężynie, energia potencjalna tej masy w polu grawitacyjnym była zero. Innymi słowy, to jest ten poziom zerowy. No i energia potencjalna w polu grawitacyjnym tu wszędzie, gdzie masa jest niżej, jest oczywiście mniejsza od zera. No więc energia całkowita będzie składała się z kinetycznej energii sprężyny i energii potencjalnej masy w polu grawitacyjnym. No i to jest tak, kinetyczna 1 druga mv kwadrat. Energia sprężyny w porównaniu z jej położeniem swobodnym, bez masy, to jest 1 druga k razy wydłużenie, ono jest równe a plus b do kwadratu. No i jeszcze trzeba uwzględnić spadek energii
potencjalnej w polu grawitacyjnym, to jest minus mg razy a plus b, dlatego że tu w tym położeniu ta masa jest o a plus b niżej niż była w punkcie, w którym uznaliśmy, że energia potencjalna, jej energia potencjalna w polu grawitacyjnym jest zero. No, rozwijając ten nawias zgodnie z regułami, ze wzorem skróconego mnożenia, dostajemy takie wyrażenie, no i możemy tutaj pogrupować odpowiednio człony, tak? Te, które są związane z drganiami sprężyny wokół nowego położenia równowagi, to jest jej energia kinetyczna i energia potencjalna rozciągnięcia sprężyny od nowego położenia równowagi, 1/2 KB kwadrat, to jest ta część. Czyli poradziliśmy sobie w nawiasie z tym elementem. Teraz możemy wyrazy, które zawierają tylko A, też zgrupować, no dlatego że A to jest stała, to jest liczba, ona się nie zmienia w czasie, prawda? To jest po prostu wartość, o jakiej rozciągnęła się sprężyna. W tym sensie ta część, 1/2 K kwadrat i minus MGA, to jest stała. Jakaś stała, charakterystyczna dla danej sprężyny i dla danej masy, ale w czasie ruchu tej sprężyny ta energia się nie zmienia, więc od razu można wspomnieć, że można ją sobie po prostu odjąć. No i kolejny wyraz to jest 2. Tutaj z tej dwójki uprości się dwójka i będzie K razy AB minus MGB. No i to jest, wydawałoby się wyraz, który jest związany, zawiera ten człon związany z energią potencjalną w polu grawitacyjnym masy tej poruszającej się masy M. No ale interesująca rzecz zachodzi. Jeśli podstawić za A MG przez K, tak, wartość tego przesunięcia do nowego położenia równowagi, no to tu z K się uprości, zostaniemy MGB minus MGB, czyli 0. Czyli ten wyraz po prostu się upraszcza. No i zostaje takie wyrażenie, które zawiera energię kinetyczną i energię potencjalną drgań względem nowego położenia równowagi, energię sprężystości drgań względem nowego położenia równowagi plus pewną stałą. No i ta stała nie zależy od położenia względem nowego położenia równowagi, no w związku z tym we wszystkich rozważaniach związanych z zasadą zachowania energii, kiedy pamiętacie, to różnica energii odgrywa rolę, ta stała się po prostu skróci. No więc jeśli interesuje nas ruch konkretnej masy zawieszonej w polu grawitacyjnym na konkretnej sprężynie, no to jest bardzo ważne, dlatego że wartość tej stałej zależy tak naprawdę od masy. Tak? Masy i stałej sprężystości sprężyny, więc dla różnych sprężyn ta stała będzie różna i choć w tej chwili nie przychodzi mi do głowy żadne zadanie proste, w którym byłyby dwie sprężyny o na przykład różnych stałych sprężystości, to trzeba pamiętać, że kiedy byśmy liczyli w takim przypadku, to energię całkowitą, no to nie można tej stałej zaniedbać, bo albo możemy a w każdym razie trzeba się zastanowić, tak? No, ale w przypadku, kiedy mamy do czynienia tylko z jedną sprężyną, no to możemy uwzględniać jakby tylko ten wyraz, tak? Tutaj zaznaczony na czerwono. No, wystarczy. Czyli możemy uznać, że energia sprężyny równa jest energii kinetycznej masy M i energii potencjalnej sprężyny rozciągniętej do nowego położenia względem położenia równowagi, a grawitacja pomaga nam tylko ustalić, ile wynosi, jakie jest to nowe położenie równowagi.